Sesja czwarta, część pierwsza. Przygoda naszych kochanych dyplomatów, którzy nie mogą przestać walczyć siłami ciemności w taki bądź inny sposób. Kilka spotkań wcześniej, orkowie, choć okazało się, że skaweny były większym zagrożeniem. Jakiś smok, który nadal okazało się, że zniknął, był, nie ma. Co się z nim stało? Potem duży przeskok. Teraz okazuje się, że po wielkim demonie w twierdzy ludzi dalej mamy kolejne zjawiska, które coraz bardziej ciekawią jednych członków drużyny, innych odpychają tych całych dyplomatycznych zmagań, gdyż co chwilę należy po prostu walczyć o swoje życie w dużych bitwach, w których coraz to więcej chłopów pada. I niektórzy czarnowidze powiedzieliby, że gdy dotrzecie w końcu do tej krasnoludzkiej twierdzy, to zostanie was może piątka, szóstka i reszta to przecież będą same trupy po tylu bitwach. I tym razem zobaczymy, jak skończy się to natarcie. Przypominam, jesteśmy w sytuacji, w której nasi bohaterowie stracili całe miasto. Całe miasto stracili naprzeciw wampirom, które doskonale skoordynowane w odpowiednim momencie wkroczyły przez mury, przepychając się na Hama. I ostatecznie wampirzy nekromanci, czy też nekromanci wampiry, w jakąkolwiek stronę by to nie szło, przeciwnik jest potężny i wskrzesza zabitych towarzyszy po swojej stronie. Więc czy odbijanie tego zamku, padając główną bramą, będzie sensowne, czy cokolwiek z tego wyjdzie? Zobaczymy w trakcie. No, ostatecznie niektórzy z naszych bohaterów i innych NPC-ów dookoła mogli być troszeczkę zaskoczeni tajemniczym pojawieniem się istoty, no, niektórzy powiedzieliby eterycznej, martwego do tej pory Edarda, znanego wojownika Imperium, który jednak powinien był leżeć w grobie, bądź po prostu w sensie religijnym, po prostu umora w ogrodach i już nie mieć żadnego wpływu na tutaj ten plan materialny. Natomiast jakimś cudem, można powiedzieć, jego eteryczna forma pojawiła się na krótką chwilę, by wesprzeć ludzkość w, jak to powiedział nasz tutaj gracz, uszowaniu jakiejś bramy. Natomiast plan nie jest tak prostacki. Nie planujecie uderzyć po prostu w główne siły wroga. Tak jak było powiedziane na poprzedniej sesji, główne uderzenie, najistotniejszą część tej tutaj gry wojennej, przepychania się, walki, będzie stanowiło uderzenie najlepiej wyekwipowanych, najlepiej przygotowanych jednostek, które uderzą w sam mózg operacji wampirów i wykończą nieludzkie kreatury, zanim te na dobre zagoszczą się w zamku. I sytuacja wygląda mniej więcej następująco. Zaczyna się oblężenie, które, cóż, czy można to nazwać oblężeniem? Nie, właściwie to jest po prostu przebijanie się przez tą bramę. W ruch idą topory, młoty i brama, cios za ciosem,
coraz bardziej słabnie, a niedługo padnie pod naporem siły imperialnych żołnierzy. Natomiast nie można nie zauważyć, że z murów dotychczas ludzkiej twierdzy na naszych dzielnych żołnierzy padają kamienie, strzały, czy też gorąca woda, która, tak jak wszystkie z wymienionych, nieco studzą, zmniejszają ilość nacierających wojsk. Ponadto problemem również jest wykopana fosa. Fosa? Wait. Dobrze mówię? Tak, fosa. Którą wykopali nawet nasi bohaterowie, chcąc się lepiej bronić. Ale okazało się, że tym razem to oni muszą pokonać się najpierw, żeby później cokolwiek zrobić. Na szczęście przy tak licznych żołnierzach zasypanie tej fosy po prostu ziemią, która jest wszędzie dookoła, może być trochę prostsze niż dla tych bezmózgich szkieletów, które by tędy przechodziły. No cóż. Ostatecznie wydaje się, że no, sytuacja jakoś prze do przodu, choć nie jest kolorowo. Jednak wojownicy Ulryka lepiej czuli się walcząc wprost przeciwko nieufortyfikowanym przeciwnikom, którzy po prostu są zbici w jedną paskudną, kościstą masę. Natomiast z drugiej strony mamy siły, które nie do końca mają okazję, żeby w tym momencie wkroczyć do bitwy. Są to rycerze brytońscy, którzy ocaleni przez Reeve, nawet ze swoimi końmi, właśnie osłaniają ludzi, osłaniają cywili, którzy nie są za bardzo, nie mogą się sami bronić, a jednocześnie no cóż, mogliby paść ofiarą choćby grupki guli? Czegokolwiek tak naprawdę. Ale cywile nie są tutaj bardzo istotni. Bardziej istotna jest nasza grupa uderzeniowa. Detlaf, von Wurtbad, Karl Nictus i jako trzecia Jara de Luca. Poza tym oczywiście kilku lepiej wyszkolonych żołnierzy, którzy służą za wsparcie w wspinaczce, bądź również przedostają się przez boczne mury. A w odwodzie, jako wsparcie na pobliskim drzewie, czeka kilku strzelców. A wśród nich nasi bohaterowie. Kislevita Lukian, który mimo ciężkiej zbroi wszedł na drzewo i wyciągnął... Co ty masz do strzelania w ogóle? Łuk. A obok niego na pół metra na drugiej gałęzi, bo na jednej nie da rady siedzieć, by się złamała pewnie. Siedzi, stoi, kuca, cokolwiek. Może nawet leży, bo... A nie, no raczej strzela po prostu. Riva, która według rozkazu miała zająć się ewentualnymi nekromantami, żeby odciążyć nasze oddziały. I no, twoim kolejnym rozkazem jest to, żebyś nie umierała. No ale... Tak, to są dwa rozkazy. Ale co zrobisz, to już jest twoja sprawa. A ostatecznie... Jakby nie było tutaj, żeby rozwiązać jakoś taktycznie te starcie, żeby też nie było ono tylko opisowe, myślę o tym, że zrobimy dosłownie trzy rzuty na bramie, a potem wszystko, co
co się stanie z bramą, będzie efektywnie oddziaływać na to, co się stanie po prawej stronie muru. I czy nasi bohaterowie przejdą, i czy będą mieli w ogóle szansę walczyć z władcami tych marionetek. A więc przejdźmy właśnie do tego. W tym momencie wykonamy dokładnie trzy testy na to, jak poradzi sobie oddział przebijający się przez bramę. Jest tutaj dość problematyczna sytuacja, dlatego że ta brama, przez którą się przebijacie, z jednej strony ma wielu obrońców i na murach, i za samą bramą. Obrońców, którzy będą stali jak mur, jeśli tylko takie im się rozkaże, i będą tak naprawdę żywą ścianą. Żywą, martwą, he. Kto wie, chyba bardziej martwą. A poza tym jeszcze ten dół, który należy zasypać. Jest tu wiele negatywnych czynników, ale z drugiej strony morale równoważą się częściowo z tym, co jest negatywnego. Więc wykonamy te trzy przeciwstawne testy. Poziomy sukcesu się liczą, oczywiście. I advantage mimo wszystko jest po stronie wroga. Więc tak, sukcesem w tym teście jest wynik poniżej 50, a sukcesem dla strony przeciwnej jest wynik poniżej 60. Mam petycję, można to przeczytać? Nie. Tak, gorzej. To nieważne, jak rzucę. Nie, dlatego że jest to rzut za całą armię. Nie jest to związane z żadnym pojedynczym bohaterem. A jakbym sobie chciał na przykład rzucić na dowodzenie, żeby jakoś pomóc w tym? To możesz próbować, bo oczywiście nie zabronię ci. No nie, nieważne. Ale nie pech, tyle ważne. No nie zaszkodziłeś szczególnie bardzo, bo i tak nie słuchali się ciebie. Więc tak, wybierzcie swojego czempiona, który będzie rzucał. Ja ostatnio grałem w Agonie, to miałem trzy pechy z rzędu, więc wolę nie. W sensie na czterech kostkach rzuciłem jedynkę trzy razy z rzędu. W sensie na każdej kostce. Ja wolę nie rzucać tego, bo ja to spieprzę. Ja bym typował Lukiana. Lukian zawsze miał dobre rzuty. Lukian. Ewentualnie możemy rzucić jeden i potem zobaczyć, co się stanie. Mam dobre rzuty, ale na kostkach, a nie online. Dobra, to kto rzuca w końcu? Mamy ochotnika? Ale to już? No chyba tak, prawda? Jezu, ja mogę. W sensie, no właśnie, czy rzucamy teraz już, czy nie teraz już? No to teraz już rzucamy. To dobrze. Teraz już rzucamy. Więc tak. Tak, ładny rzut. O, pozwól, że ja rzucę za przeciwników. Dobra, nieważne. Lukian rzucaj, Lukian rzucaj. Tak. Albo ja. Riva, Riva też kierowała. Akurat są trzy osoby, wiesz, tak jakby. Poziom niesukcesu jest wysoki. Po obu stronach. Obroniący się minimalnie lepiej sobie radzą. Minimalnie. Mimo niższego rzutu. Wait, niższego, Lukian, tak. Lukian, tutaj ten drugi rzut. Lukian, proszę. I nagle stuwa. O, 48, jej, poniżej 50. Dobra, więc jest to pojedynczy sukces.
W tym momencie siły wroga 58. Jest to również pojedynczy sukces, jak już mówiłem. Sukces u przeciwników był przy 60, więc tutaj znowu jest remis. I to jest po prostu remis. Tak jak wcześniej był remis z małym plusikiem po stronie nekromantów, tak tutaj jest remis. Otwieracie w końcu tą puszkę Pandory, jaką jest brama. Jak i też częściowo macie dostęp, zasypaliście ten rów. Ale ostatecznie to, czy się uda przebić, nie zależało od tego trzeciego rzutu. A, czyli teraz ja rzucam trzeci rzut. Proszę. Dawaj, zabij. 85, nie chuja. A po drugiej stronie 22. Tak. A więc mając już te wyniki wszystkich bohaterów na miejscu. Czy mogę jeszcze poczynić jakąś zmianę w tym, czy nie ma za bardzo wielkiego pola manewru? A co chciałbyś zrobić? No nie wiem, czy jestem tam walcząc, czy jestem raczej z tyłu. Wydaje mi się, że próbujesz walczyć. No jeśli mogę zadecydować, bo nie mówiłem tego wcześniej, tak, to wolałbym zostać z tyłu i szukać jakiejś innej drogi albo czegoś, w sensie, bo mam czas, nie? Mhm. Szukać jakiejś innej drogi, jakiegoś słabego punktu, albo wypatrzyć jakiś, wiesz co, pattern, który się powtarza, a można coś z niego zyskać. Na przykład, że nie wiem, że wojska dochodzą, znaczy te nieumarłe dochodzą w jakiś, wiesz co, charakterystyczny sposób, albo że walczą w jakiś taki, wiesz co, albo robią jakieś dziwne rzeczy generalnie w walce, nie? Czy coś, co można było wykorzystać. Dobra, wiesz co, no to ja tutaj bym potrzebował od ciebie testu strategii, taktyki. Nie. Po prostu udaję, że coś robię, albo przynajmniej tak udaję i próbuję coś. Patrzysz, no mają broń, no są zbici, kupę, no te natarcia nie idą, i cóż, no to tyle można powiedzieć, no. Jest tu wiele problemów w tej walce, ale ty nawet nie potrafisz ich wyliczyć dobrze. I w tym momencie chyba przechodzimy po prostu do opisu tego, co się wydarzyło, bo tutaj nie ma czego ratować. Więc tak. No może jeszcze policzmy, ile mają sukcesów. To mają 4 sukcesy. Wy macie nie sukcesów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No bo tam może 4, zależy jak to by liczył. No też nie sukcesy się trochę gorzej liczy, ale powiedzmy 5. I z drugiej strony dużo sukcesów. Więc tak. Rzecz w tym momencie wygląda następująco. Wstępna faza walki się udała. Udało się zakopać ten rów, co pozwoliło w ogóle dostawać się w mniej chaotyczny sposób niż przeskakiwanie. A przeskakiwanie było bardzo niebezpieczne, no bo jak ci się nie uda, no to kończysz w rowie i musisz się wygrzebywać. A jak ci się uda, no to nadal mogą cię łatwo zepchnąć. Dalej było toporowanie się, przebijanie się przez grube dechy. Też względnie się udało, choć dużymi problemami. I tutaj był trzeci element, który nadal nie najlepiej wyszedł, dlatego że brama została otwarta w 2/3. Jeśli nie potraficie sobie tego wyobrazić, to wyobraźcie sobie dwuskrzydłowe drzwi, od których odrąbano 2/3 z lewej, potem 2/3 z prawej, a potem wydarto do siebie, do strony atakującej. Dlatego też przejście było ciaśniejsze niż chcielibyście, co też nie ułatwiło wam starcia. A ostatecznie ten ostatni, najważniejszy element starcia, czyli ściągnięcie uwagi przeciwnika, to właśnie miejsce i próba przebicia, żeby przeciwnik rzeczywiście musiał skierować praktycznie całą siłę armii swojej w tą stronę, nie udała się. Okazało się, że trupów im dostatek. Co więcej, nękani byliście też atakami z boków, z flanki, dlatego że co chwilę dochodziły mniejsze grupki
truposzy z lewej, czy to z prawej strony. Bardziej z lewej właściwie, bo z prawej mamy Brytończyków na dalekiej, którzy przeszarżowując się z lancami, na koniach oczywiście, bez problemu szkielety rozwalały. Natomiast z drugiej strony, z tej lewej, zdarzały się właśnie mini hordy. Z kolei tutaj sytuacja wewnątrz, czy też na bramie, była taka, że oczywiście udawało wam się co jakiś czas zabijać duże ilości, likwidować duże ilości tych stworzeń, ale często wracały do życia jako szkielety, bądź po prostu wstawały, gdyż ich rany nie były tak poważne. Mimo skruszonych kości, magia potrafiła je posklejać. Ostatecznie brutalna siła starła się z brutalną, czy też może niewzruszoną obroną przeciwnika, czyli zombiekami, które stały jak worki z piachem. Oczywiście czasem próbując gryźć, machać bronią różnego rodzaju. Wielu rannych... aż tak wielu rannych nie było, choć zdarzali się zabici. I to był dopiero problem. Gdyż w momencie, w którym pojedynczy nekromanci zaczęli wskrzeszać Uldrykanina, który wpadł do rowu, i takich Uldrykan się zrobiło trzech, no to morale w obozie ludzi zaczęło spadać, jak i nowy, potężny przeciwnik się pojawił, dobrze wyekwipowany, silny, nieumarły, który został dopiero wskrzeszony. Tak naprawdę okazało się, że mury całego miasta zostały otoczone, że tak powiem. No, otoczone, czy też, nie, źle powiedziałem, obsadzone wieloma nieumarłymi. Na tyle dużą ilością, że nasza grupa boczna nie znalazła ostatecznie dogodnego miejsca. Co nie znaczy, że nie próbowali. Oczywiście. I teraz przejdziemy do tej próby, choć przy skutecznej obronie, którą tutaj widzimy, próby ataku od boku mogą być nietrafione. Nawet przy takich ekspertach. Więc tak. Problemy z internetem u Jary. Nie najlepiej to wygląda. Ale chyba to nie będzie problem, gdyż ona i tak nie naciera jako pierwsza. Więc od czego by tu zacząć? Może od testu szczęścia. Od Liwy, która może coś tam zmienić rzeczywiście swoim strzelaniem. Tak samo Lukian, również możesz wykonać test szczęścia. Wymagany poziom sukcesu to są 4 sukcesy. I proszę, możecie rzucać. Jeden stopień sukcesu. Jak Lukian rzuci 3, to będzie... No to 2, to Lukian musi rzucić 2 wtedy. Ale Lukian rzucił na szczęście. Aha, widzę. Jestem stary. Jak... Przerzucasz. On w drugą stronę zbierał sukcesy. Tak. Czyli co, Lukian, by chciałbyś przerzucić? Nie.
Nie, bo tak słyszałem, że chcesz przerzucić chyba, ale dobra, okej, okay, to nie, to nie. Oliwa, szczęście możesz przerzucać, tylko ci się zmniejsza po prostu, więc to jest takie mało efektywne. Więc tak, Lukianie, próbowałeś strzelać do tych szkieletów, ale czy też szukać bardziej lukratywnych celów do ataku, ale okazało się, że no nie idzie za dobrze. Natomiast Riva, ty momentami miałaś okazję, żeby ustrzelić jakiegoś nekromantę. Natomiast była to tak mała przestrzeń, że właśnie. Zrobimy teraz trzy testy twojego strzelania. Twoich US-ów. Zakładam, że przycelowałaś. Jako plus 20. Masz ten przycelowanie? Nie. Nie masz, czyli plus 10. Ja, okay. Tak, ja nadal nie mam przycelowania. Jestem jakimś łucznikiem. Tak, ty jesteś świetnym łucznikiem. Ale... Lepszym niż do walki wręcz, okej? Okay? No tak, oczywiście. Natomiast masz tutaj plus 10 za to przycelowanie, a z drugiej strony celujesz w dość mały cel, bo jest to mniej więcej wielkości głowy, bo tyle momentami było widać. No i ty nie chcesz zaprzepaścić żadnej okazji. Teraz zobaczymy, jak ci pójdzie. I minusy za to, że jest to tak małe, to wydaje mi się, że powinno być minus 30. Dystans jest ok. Wiesz, myślę, że tak. W sensie minus 20, w sensie, bo tutaj plus 10, minus 30, minus 20. I możesz rzucać. Trzy rzuty takie zrobić, tak? Trzy takie rzuty, minus 20. Pudło? Pudło. Nawet z pechem. To jest pech tutaj? No, nawet jest pech. Zostawiamy to tak, czy może przerzucasz? Poczekaj. Ile mam szczęścia? Dwa punkty szczęścia. Zostawiam to. Dobra. Więc tak, pech. Jest kilka możliwości. Pęknięta cięciwa. Trafienie sojusznika. Albo to, że przypadkiem spadniesz z drzewa i się zranisz. To też. Więc tak, mamy... Rzućkę 6. Okej. Okay. 3. Dobra. Trafiasz sojusznika. I w tym momencie będzie to Detlaf, Karl, kurwa, albo Jara. Znowu rzućka 6. Na pewno nikt z tyłu. Nie. Rzućkę 6. Sześć. Chyba po Jara. Tak. To jest Jara. Rzucaj na obrażenia. Teraz miejmy nadzieję, że ten łuk nie zada dużych obrażeń. Nie jest to przynajmniej balista. Dokładnie. Ej, to jest jakiś plan. To się jest plan, kurwa. To... Furia Ulryka! A w co trafiłaś? 79 to jest co? Nie jestem pewny. 79 to jest korpus. Tak, sprawdź Briwa, czy przechodzi dalej, czyli Furia Ulryka wartość 50. Nie musi. Furia Ulryka jest opcjonalna, bodajże. Nie. Nie, sorry. Druzgocząca jest opcjonalna, bo tak. Tak wybiera. Dobra. Jeśli byłaby druzgocząca, to mogłaby wybrać niższy wynik, oczywiście. To jest korpus. To jest korpus. I. Boja mnie przejść. I przeszło! Kurwa! Do 22. Człowiek nas nie chce, żeby furia nie weszła. I co? Chodzi. I weszło.
Więc tak. O jest. To będzie ciężko. Nie no, przeżyję to chyba, czy ale... Aż przebijające zbroje? To jest długie, więc na pewno. Nie mam nic wpisanych w broń dystansową, mam łuk. To jest ale to... zwykły łuk. Ale ile ma obrażeń? Chociaż nie, bo tu nie widać. Trzy. Tego. Znaczy on jest najlepszej jakości, prawda? Aha. Tak. Nie, bo ty nie jesteś Neirą, bo myślałem, że to Neira dostała ten łuk, nie wiem. Nie. Nie, ona czekaj, nie ma zdolności na pewno pod łuk długich, więc to nie może być. Tak, nie mam. Nie, to nie jest długi łuk. Więc mam normalny łuk, nie mam zbroi, ja, dobrze. Ja tutaj się przyjrzę, bo to może być istotne dla przeżycia, bądź nie przeżycia tej postaci. Jary. Dobra, więc tak, 22 obrażenia, dobrze patrzę? Dobrze patrzę. W plecy, korpus, więc ja tutaj powoli odejmuję spokojnie i w tym momencie zadajesz kryta dla swojej towarzyszki. Na pewno. Tak, jestem o tym przekonany. Ile ona ma tej zbroi wytrzymałości? Nieważne ile ma. Za mało. Dobrze powiedział Lukian. Masz za mało zbroi. Może być wystarczająco. Skąd wiesz? No policzyłem, więc wiem. I teraz jeszcze spojrzę, czy ty czasem nie masz... Nie, na szczęście nie masz większego kryta na łuku. Nie. Dzięki zdolności. Więc w tym momencie rzucamy na kryta. Krytyk. Aha. Ja rzucę. Rzuć. Krytyk wartość 2. Dobra, poczekaj, to jest body. Krytyk level 2. O! Ogłuszona. Tak, jakimś cudem. Trafienie w plecy ogłuszyło. Tam no, 10, bo, chyba, że nie mogę jej napisać ile. Napiszę po prostu, że 10. Nie, nie, po prostu... Ale tak, dostała w plecy strzała jakimś sposobem, ominęła jej pancerz, trafiając no, po prostu idealnie, można powiedzieć, co zaskoczyło ją na tyle, że spadła z tego muru i straciła przytomność. Jeden, dwa jeszcze. Pytanie, czy zauważyłem to, jak ona spadła z muru? Nie. Czy prawie na pewno nie. Dlatego, że jesteście... Ja? Ty mogłeś zauważyć. Znaczy, na pewno Oliwa zauważyła. Tak, i głośno przeklnęła. Po elfisku, żeby nie było. Trzeba się nauczyć przeklinać w innych językach, żeby nie rozumieli. Aha. A właśnie, skoro dostała kryta, to teraz dla Jary wpisuję punkt obłędu. Za kryta dostałeś punkt obłędu? Aha. Kiedy dostanę zdać kryta? Nigdy. No właśnie. Ten moment jeszcze nie nadszedł. Ty, ale w sumie to nawet jakby Detlafa trafiła, to nawet Detlafa by zraniła z takim strzałem. Tak? Kurwa. Jest kurwa. To tak, Boże, nie tak ciężko jak Jare, no bo Biara wpadła na minus 2 kryta, ale trochę byś go tam zraniła, nie? To jest furia. A pan sam opieprz. Porządny opieprz i przy okazji obiłby mnie pewnie. Tak, potem dwie złamane dłonie. Tam, no. Coś tam, nie? Jakby. Ale wtedy musiałby robić znowu zaniankę, bo ja walczyć nie będę mogła. Może lepiej, żebyś nie walczyła. Dokładnie. Dobra, jeszcze są dwa rzuty na to minus 20. Tak. Chcesz dalej rzucać, może jeszcze mnie odpuszczasz. Nie, rzucam. Dobra, może zacznijmy od Lukiana. Lukianie, raczej zauważyłeś, że spadła ta tutaj kobietka.
Tylko rzecz. Ile masz spostrzegawczości, Lukianie? I 61. 61. Tak. Lukianie, w ogóle jesteś mega cichy po prostu. Tak. Byłeś głośny, teraz jest się lekko cichy. Tak. A bardziej, że na nagraniu go totalnie nie słychać. Teraz lepiej. No, teraz lepiej. Dobra. Lukianie, rzucisz na nas postrzegawczość, bo ty tam jej miałeś chyba strasznie dużo. Dobrze pamiętam? To jest na wzrok, także ty masz plusy chyba. 98. No nie, znaczy... O, wspaniale. Zobaczyć zobaczyłeś, ale nie zobaczyłeś, że to Oliwa. Natomiast jednocześnie, no spierdolisz się z tego drzewa na głupi łeb, no. Kurwa. To jest dobry moment, żeby przerzucić. Aha, no to przerzucaj. Ja się będę śmiać, że to będzie setka. Tak. Spadł z drzewa, skręcił kark. Szybka sesja. Gdzie jest to spostrzegawczość? To już rzuciłem. Rzuciłeś? 35. Oczywiście zauważyłeś, że to była strzała Liwy. Nie można było tego nie zauważyć. Nice shot. Tak, to był niezły strzał, nie? Jakby, kurwa. Jakby tak w przeciwniku strzelała. Nie, co chciałam. Jakby tak w przeciwniku strzelała, Jezu. To oni by po prostu... No po prostu, no... Oni by mieli bardzo trudno z Liwą, ale no trochę nie wyszło. Jeszcze dwa rzuty, co nie? Teraz mogę już rzucać. Może zacznijmy od Lukianie, coś chcesz z tym zrobić? A. Czy tam wasza towarzyszka, bądź Oliwa, ty chcesz coś z tym zrobić? Że leży tam nieprzytomna? Co ja kurwa mogę z tym zrobić, co na drzewie? Ja mogę zaklaskać, nie? Widzisz? Dobra. Ona przynajmniej w coś trafiła, nie? Ja nie jestem strzelcem, ja tu jestem po to, żeby nie stać na froncie. Dokładnie. On jest wsparciem moralnym. Okej. Dobra. Więc wracając, Jara została zostawiona. Krwawi. Fajnie. Jak daleko jest Jara od nas w sumie? Prawdopodobnie jakieś 12 metrów. No, trochę wie. Znaczy, 12 metrów, jak już zejdziesz z drzewa, nie? To ja zapytam jeszcze sumie... tak. Dobra, dawaj, Riva. Czy mogę spróbować odwrócić się do Lukiana, tak i powiedzieć, że weź po nią pojedź. No właśnie myślałem o tym. Masz dwa konie pod tym drzewem. Jednego psa. I ustawię ich tak na sobie, żeby się wspiąć na ten mur. Tak? Ona spada na drugą stronę muru, czy z muru do nas? Nie, no z muru na waszą stronę. A! Tak, no widzisz, idealnie. To mogę tam pobiec. Mhm. Dobra, to schodzi z drzewa. Czy ty masz spinaczkę, czy to będzie... Masz spinaczkę, nie? Nie. No to trochę ci to zajmie, to schodzenie z drzewa. Chyba, że ci się śpieszy, to wtedy będzie wyrzucać. A jak ci nie wejdzie, to spadasz z drzewa. Śpieszy mi się. Okej, dobra. Jak ta spinaczka jest na krzepę, więc... Może by się uda. Więc rzucaj na wspinaczkę. To jest normalny test, ale. A widzisz? I widzisz. Udało mi się. Udaje ci się tak ześlizgnąć z tego drzewa, zeskakujesz. Easy peasy, nie? Dużo na krzepę. Szkoda, że nie na odporność. Mhm. Na odporność. Zeskakuje na głowę, nie? Jakby. Na odporność. Przeżyje. Mocna głowa by się wtedy przydała. Tak, mocna głowa. I biegnę po nią. Dobra, biegniesz po nią. No i widzisz, że krwawi. Dość mocno. Ale jest nieprzytomna. Strzała jest wbita, czy przebiła ją? Wyleciała. Strzała już nie przebiła. Bez przesady. Strzała jest wbita, natomiast widzisz, że się złamała. Przy upadku. Więc może nawet dwukrotnie się złamała, więc... Masz taką
masz taką myśl, nie? Taką myśl, taka błyskotliwa myśl w głowie, że w jej ciele może tkwić ta strzała, bo wbiła się dość nieprzyjemnym miejscu. I na pewno byś jej nie znaczy, nie wiem, może ty byś chciał ją wyjąć teraz, tak? Na żywca, nie wiem, może jesteś. Ale tak, więc nie. Generalnie trochę krwawi. I może trzeba by coś z tym zrobić. Nie jesteś pewny. Nie wiem. Co by babcia zrobiła w tej sytuacji? Co by babcia zrobiła? Krwawisz? To przestań. Dokładnie. Albo wyjdź na dwór, to przestaniesz. Tak. Krwawisz? To znaczy, że żyjesz. Więc co robisz, Lukianie? Nie wiem, chyba bym ucisnął w to miejsce jakąś szmatą i ją wniósł. Dobra. To ja nie jestem ekspertem od ratowania ludzi, jestem od zabijania. To ona była ekspertem od ratowania właśnie. No. Ale została zdradzona! Medycy też walczą? No. Myśmy medyków. Ona nie, jest, pod drzewo. Ona jest medykiem łowców wampirów. Ale nie. W tej całej zgrai ludzi z różnych kątków świata. No, byli medycy. Ci medycy, no właśnie, łatają tych, co tam z frontu schodzą. I tutaj nie ma. Dlaczego oni są tylko po jednej stronie? Bo tutaj miało pójść. Bo tutaj wszystko miało pójść gładko. Rozumiesz, nie? Jaki idiota wymyślał ten plan? To jest dobre pytanie. No cóż, ale ostatecznie odciągasz ją w stronę właśnie jakichś bardziej zaprzyjaźnionych sił. Od drzewo. Od drzewo. No i ostatecznie dostaje pomoc medyczną, ale to troszeczkę trwa, nie? Troszeczkę trwa. Natomiast Liva, masz okazję dwa rzuty jeszcze zrobić. Na to, czy cokolwiek ci się uda. To nie jest pech, to jest dobrze. Mhm. Jeszcze jeden rzut. I kliknij się, wspaniale. A tak. O, coraz niżej, ale nie trafiłam. No, niestety te twoje strzały nie za bardzo dosięgały celu. Starałaś się tak, jak mogłaś, ale twoje strzelanie również nie dało, czy też może dało tyle samo, co wszystkie możliwości strategiczne naszego rycerzyka, Lancelota, czy też nic nie robienie Lukiana, to też to tyle samo wszystko dało. Ostatecznie. Natomiast w tym momencie o wdrapanie się na mur walczy ten oddział niewielki. Ale mimo tego, jak bardzo by się nie starali, przeciwnicy byli po prostu gotowi i raz za razem kolejni spadają z muru. Aż ostatecznie na murze w tym momencie stoją Detlaf, Karl i dwóch pachołów jeszcze. Ale pod nimi, jak i z lewej i prawej, zaczęło się roić od przeciwników. Co więcej, w tym momencie będę wykonywał pewne testy dla naszych dwóch komratów. Okej.
mam okazję coś zrobić? Ty? Aha. Nie, ty przejebałeś. Ty no przejebałeś po prostu pod tą bramą. Natomiast cóż. Jakkolwiek walki na murze nawet się nie ustały. Pomoc strzelców i zawzięcie naszych dwóch bohaterów nie znało racjonalnej granicy. Do tego stopnia, że mimo przewagi 1-8 nadal walczyli aż do momentu, jak obaj zostali zaatakowani w plecy przez do tej pory wydawało się sojuszników. I to, co tam się dzieje, żeby odczytać to dobrze, należy mieć dwie umiejętności. Spostrzegawczość i naukę, czy też, nie, naukę, nekromancję. Chyba Jara ma, ale Jara mam wrażenie, że na średnio słyszy. Tak, i średnio jest przytomna jako postać, ale już tam powiedzmy, że bliżej niż dalej byłaby przytomności, więc również mogłaby rzucić. Natomiast przez te braki w internecie średnio. Natomiast Detlaf wie, co tutaj się dzieje. Choć no nie podoba mu się to, że właśnie zaatakowano go w plecy. I w tym momencie, mając jeszcze mniejszą przewagę, jeśli chodzi o liczebność, po prostu jedyną logiczną rzeczą jest to, że muszą się wycofać, bo tam zginą. Jak i ostatecznie to robią. Kilka, znaczy ostatni strzał Karla, po którym razem z Detlafem, tym razem nikt nikogo nie zdradzał, wycofują się, przeskakując przez mur. I tak jak przebicie się przez bramę nie wyszło, tak akcja na murze również się nie udała. Ostatecznie dalsze próby okazywały się być coraz większymi porażkami. Ludzie byli coraz bardziej zmęczeni. Coraz bardziej brakowało na przykład strzał. Ale jednocześnie kurczyły się po prostu ludzkie zasoby. A przeciwników robiło się może nie więcej, dlatego że niektóre szkielety już były niewskrzeszalne, ale z drugiej strony dołączały do nich po prostu zastępy ludzi, którzy umarli podczas tego oblężenia. I ostatecznie po kilku bardziej lub mniej spektakularnych porażkach jedyną racjonalną decyzją jest odwrót. Poddanie miasta wampirom. Żaden z bohaterów raczej tego by nie chciał, tak? Nie ma innej opcji. Nie da się odbić tego miasta. Nie w tym stanie. No i cóż, w tym momencie cała reszta wojowników i cywile wycofujecie się
Prawdopodobnie w kierunku najbliższego dużego miasta, czyli Wurthrake. Skąd już robić będzie można jakiekolwiek inne rzeczy. A więc tak. Oblężenie miasta skończone porażką. Raz za razem szturm i próby infiltracji nie udawały się. Przeciwników było za dużo, byli zbyt dobrze przygotowani i mimo braku inteligencji nieumarłych istot udawało mi się odpierać wasze ataki raz za razem. Natomiast przechodząc do naszej bohaterki Jary, która została zraniona w plecy niebezpieczną strzałą, ona trafiła w końcu podczas walk między jednym a drugim natarciem do namiotu medyków. Natomiast skoro jej rana nie była krytyczna i sama się obudziła, była w stanie sama przeczyścić sobie ranę, trochę zadbać o to, żeby też wszystko było w porządku z tym bokiem. Może to nie było takie łatwe dla niej, skoro tak sama robiła to wszystko. Natomiast ostatecznie udało się jej, dzięki jej zdolnościom medycznym, mniej więcej opanować swoją ranę. Choć ostatecznie przez ciężką ranę nie była w stanie wrócić do walki, a może bardziej nie było to zalecane. W końcu kolejna rana mogłaby już się położyć do grobu. Natomiast ostatecznie po ostatnim nieudanym podejściu, chirurg, mając więcej czasu, ostrożnie zaczął wyjmować złamaną strzałę, właściwie grot i kawałek drewna. Okazało się, że strzała złamała się dwukrotnie, raz na wejściu i raz w środku ciała Jary, więc operacja była nieprzyjemnie trudna, a gdyby ewentualnie się nie udała, no to mogłaby się skończyć dalszymi problemami ze zdrowiem naszej bohaterki, ale ostatecznie mimo nadal utrzymującej się rany, sporego bólu, który ogniskuje się wokół rany mimo wszystko, tak nasza bohaterka ma w końcu okazję, żeby jakkolwiek rozpoznać się w tym, co się, kto do niej strzelił. Natomiast to, co zdarzy się dalej z Jarą, naszą wojowniczką mówiącą wampiry, okaże się w następnym odcinku. A teraz taki ostatni segment tej sesji to wypowiedzi każdego z bohaterów. Jeśli którykolwiek ma coś do dodania, bohaterów, nie graczy, proszę. Mam wrażenie, że to by była na dłuższą dyskusję między postaciami. Akcja, na wypowiedź. No dobrze. Więc odłożymy to na następną sesję. Nasi bohaterowie z pewnego rodzaju, jakby nie było, żalem do tego, że się nie udało, broniąc cywili, wyruszyli do Wurthrake. Poza tym, co może ugodzić jeszcze bardziej w honor wielu z wojowników, dostaliście list przyczepiony do strzały, zapewne napisany przez wampira,
który to podziękował wam za oddanie miasta i ponadto troszeczkę wyśmiał wasze wysiłki, ale czy to ma jakiś wpływ już w tym momencie? Nie sądzę. A więc do następnej sesji.